XXI wiek spowodował to, że dostępność smartfona jest szybka i rodzice chętnie na swoje konto instalują dziecku telefon. Myślę, że trzeba popatrzeć na dwa aspekty. Jeden ten pozytywny, gdzie dzięki informacjom, które uzyskuje się właściwie z całego świata, bo ja też mogę z przyjaciółką przez WhatsAppa z Nowej Zelandii się bardzo szybko skontaktować, też dzieci i młodzież zdobywają różne informacje, które rozwijają ich rozwój poznawczy, czyli intelektualny, rozwój społeczny, emocjonalny, ale też z drugiej strony ten telefon, czyli w obecnej dobie już nie tylko do komunikacji i rozmowy, ale sięgania po źródła informacji, może stać się też przekleństwem dla rodzica, dlatego że bardzo łatwo jest przekroczyć śliską granicę, która daje znamiona już uzależnienia od tego smartfona. I jeżeli zauważamy, że nasza pociecha już zbyt długo siedzi na tym telefonie i właściwie ma taki odruch ciągłego sięgania po smartfona, czy też, że nie wytrzymuje kilkunastu minut bez niego, to warto się zastanowić, czy już to nie są pierwsze objawy uzależnienia od telefonu, czyli słynnego fono. Holizmu. Naukowcy szwajcarscy udowodnili, że ciągłe korzystanie z telefonu komórkowego, w tym smartfona, powoduje znaczne obciążenie mózgu i też ma wpływ negatywny na ośrodki, które wpływają na procesy poznawcze, w tym na procesy pamięci u dziecka i młodzieży. W Szkole Polskich Olimpijczyków umówiliśmy się już 17 lat temu razem z rodzicami i samorządem uczniowskim, że w szkole telefonów nie używamy. W statucie zapisaliśmy, że po przyjściu do szkoły uczeń ma obowiązek telefon wyłączyć i schować do tornistra. Nie oznacza to, że nie może z niego korzystać w szczególnych sytuacjach. Za zgodą osoby dorosłej, to może być pan woźny, pani sprzątaczka, nauczyciel, może wyjąć, może zadzwonić. Jednocześnie poinformowaliśmy rodziców, że jak dziecko chce zadzwonić, może przyjść do sekretariatu szkoły i bez najmniejszych problemów wykonać telefon do rodziców. Nie mamy czegoś takiego jak kradzieże telefonów, bo te telefony są pochowane. Rodzice, którzy przychodzą, bo jeżeli uczeń wyciągnie taki telefon i używa go, ten telefon jest mu zabierany, składany w sekretariacie szkoły, nauczyciel dzwoni po rodziców, co się wydarzyło, to przez te 17 lat słyszę tylko ewentualnie zdenerwowanych rodziców, że musieli przyjść i mówią, że teraz to dostanie zakaz używania przez tydzień, dwa tygodnie, a ja przyklaskuję rodzicom i bardzo nam się to podoba. Są sytuacje w szkole, na przykład na języku angielskim, gdzie dla celów dydaktycznych nauczyciel pozwala i wręcz mówi, jeżeli macie telefony, przynieście, bo będziemy rozwiązywać pewne ćwiczenia. To oznacza, że można z tych telefonów wykorzystywać te technologie we właściwy sposób. Na lekcji, w czasie przerwy, mają się koncentrować na nauce, na koleżankach, na kolegach, mają odpoczywać, ich oczy też. Ten zakaz jest po to, żeby też dzieci chyba nie siedziały już tak dużo na telefonie. Tylko jak na przykład potrzebowałem raz zadzwonić, to musiałem się najpierw zapytać jakiejś pani. I jak na angielskim, czasami jest taka aplikacja Kahoot, to czasami pani włącza to gramy w nią. Powiedz mi, czy znasz taki termin jak uzależnienie od telefonu komórkowego? No tak, osoba uzależniona gra ciągle na telefonie, nie chce przestać i czuje się zmęczona, no, nie ma koncentracji na tym, co na przykład pani w szkole mówi, nie może się skupić na przykład na lekcjach. Fajnie by było, gdyby się używało telefon, ale też jakby każdy by, nie wiem, używał telefonu i ta szkoła by się zmieniła na korytarzach, tylko jakby ktoś siedział w telefonie. I też właśnie niektórzy się, i tak, pomimo, że nie można, używają tego telefonu. Jak mama zabierze telefon, to że ten ktoś i tak będzie chciał i że znajdzie jakiś sposób, żeby go odzyskać. I jak no, ciągle siedzi na telefonie, nic innego nie wychodzi na dwór, tylko telefon. W szkole na zajęciach używacie czasem telefonu, czy w ogóle? Czasem używamy, na przykład jak gramy w Kahoota na angielskim, czy w coś tam jeszcze, najczęściej na angielskim, a ostatnio też jest jakaś sytuacja, że jak mamy w coś grać, czy coś jakby na zajęcia i już właśnie mało czasu zostało, to pani nam pozwala, żebyśmy sobie na chwilę wyciągnęli telefony. Na przerwie nie możemy używać telefonu.
No to w takim razie co robicie na przerwach, skoro nie możecie używać smartfonów? No na przykład chodzimy do biblioteki, do sklepiku, no albo rozmawiamy na korytarzach, bawimy się. Są też pufy na korytarzach, to niektórzy siedzą na telefonach, powtarzają sobie lekcje niektórzy.